Okres wiosenny sprzyja eksplozji uczuć. Dlatego też dzisiaj opowiem o Picassie, o jego muzach. Ten francuski malarz, będący Hiszpanem, osiadły na stałe we Francji, miał w swoim dorobku bardzo wiele portretów kobiet. Kobiet, które były jego muzami, partnerkami, modelkami, żonami. Są one stałym motywem w jego twórczości. Było ich w życiu malarza wiele, ale wpływ na jego twórczość miał ich 7. Picasso miał w sobie coś, co przyciągało do niego płeć piękną. Talent, inteligencję, magnetyczne spojrzenie, błysk w oku powodowały, że ulegały mu bez reszty, a kiedy je porzucał, traciły zmysły i nawet popełniały samobójstwo. Fernand Olivier. Fernand i Pablo mieli jedną wspólną cechę. Bywali zazdrośni. On zabraniał jej pozować innym artystom. Ona pozbyła się adaptowanej nastoletniej dziewczynki, aby nie stała się jej konkurentką w uczucie Picassa. Fernand przybyła do Paryża szukać szczęścia. Szybko trafiła do Bohemy, stając się muzą wielu artystów. Nie tylko zresztą z dziedziny malarstwa. Ze swoją burzą ciemnych włosów i regularnymi rysami twarzy bliska była ideałowi piękna z przełomu wieków. Ich burzliwy 7-letni związek zaowocował licznymi portretami, a także rzeźbą głowa kobiety. Rozstali się w 1912 roku. Jej miejsce zajęła już inna kobieta, Eva Guel. Eva marzy o sławie, tańcząc w Moulin Rouge. Tam poznaje intrygującego gościa. Wkrótce między nimi rodzi się uczucie. Malarz zwraca się do Ewy Majol, moja śliczna. Taki też tytuł nosi jej niecodzienny portret. Ewa jest piękną kobietą, choć w portrecie trudno dostrzec ją samą. W 1915 roku ich związek brutalnie został przerwany. Ewa umiera na raka płuc. Po 2 latach Picasso poznaje tancerkę Olgę Kokrową. Olga, pochodząca z dzisiejszej Ukrainy, występuje w paradzie, do której Picasso projektował scenografię. Rodzący się związek potraktował poważnie i po roku znajomości w 1918 roku biorą ślub w prawosławnej cerkwi. Jeszcze wcześniej powstaje słynny portret Olgi siedzącej w fotelu. Mimo że został wykonany w konwencji realistycznej, można zauważyć wpływ kubizmu. Nadaje to postaci Olgi niecodziennego uroku. Po 3 latach przychodzi na świat ich syn Paulo. Małżeństwo to przechodzi burzliwe chwile w wyniku tzw. niezgodności charakterów. Około roku 1927 Picasso kieruje swoje uczucia już do kogoś innego. Ale o tym opowiem w kolejnym już filmie, na który bardzo serdecznie zapraszam.